Cześć. Zwykle w filmach na temat regulacji wzrostu zbóż skupiamy się na produktach opartych o trinex, apaketylu oraz CCC. Tym razem troszeczkę inaczej, skupimy się na etefonie. Tradycyjnie doświadczenia założone w stacji doświadczalnej Nufarm w Kopienicy porównujemy tym razem z doświadczeniami, które zostały założone w stacji doświadczalnej Coboru w województwie zachodniopomorskim. O szczegółach opowiedzą Wam Jarosław Szot, który jest przedstawicielem firmy Nufarm w województwie zachodniopomorskim oraz Grzegorz Wieszołek, którego wzrostu niestety nie udało nam się wyregulować. A to zawdzięczam temu, że w młodości piłem dużo mleka. W przypadku regulacji ułanu zbóż dużą rolę odgrywają warunki atmosferyczne, jakie panują. W tym roku mieliśmy okres suszy, kiedy zboża niezbyt intensywnie rosły, a następnie mieliśmy maj, kiedy mieliśmy bardzo niskie temperatury i w tym momencie bardzo słabo działały nam regulatory wzrostu, jeśli ktoś zastosował. A zobaczmy, jakie warunki były w odległej stacji doświadczalnej w Białogardzie, w województwie zachodniopomorskim. Wiosną niestety mieliśmy bardzo duży problem z ilością opadów deszczu. W tej miejscowości w miesiącu marcu spadło lekko ponad 40 litrów na metr kwadratowy. W miesiącu kwietniu to już niestety było niespełna 8 litrów na metr. Bardzo niewiele. W tym momencie rośliny potrzebują, jak wiemy, najwięcej deszczu, zarówno też i dobrej temperatury. Tutaj tego nie mieliśmy, dlatego że średnie temperatury, jeżeli chodzi o start wegetacji, czyli w zasadzie koniec marca, początek kwietnia, ta średnia temperatura odnotowana tutaj na miejscu, gdzie się znajdujemy, nie przekraczała 8 stopni. W dalszej części prowadzenia tego doświadczenia, czyli w miesiącu maju, opady deszczu były tak naprawdę na poziomie też niezbyt zadowalającym, bo spadło niespełna 45 litrów. Celem tych doświadczeń jest przebadanie nowego efonu, jaki w palecie firmy Nufarm, efonu 660SL. Ten nowy preparat będzie miał większe stężenie, będzie miał nową formulację i przetestujemy go, jak on działa. Tak jak wspominałem wcześniej, ten sezon cechował się bardzo trudnymi warunkami, więc kilka terminów, które tutaj stosowałem, to w ogóle jakby nie podziałało. Natomiast to, o którym chcę powiedzieć, to jest termin zastosowania koniec kwietnia, czyli drugie kolanko. Pamiętajmy o tym, że jest tak zwany długi okres między drugim kolankiem a liściem flagowym, a to był taki właśnie na ostatni moment przed tym drugim okresem wykonany zabieg. Tutaj poszedł preparat EFON TOP w dawce 0,6 litra, natomiast tutaj obok mnie jest kombinacja, gdzie był stosowany EFON 0,2 plus Optimus 0,2. Porównajmy teraz, jak to wygląda w stosunku do kontroli. Tylko wspomnę, że jest to odmiana Arcadia. Dosyć wysoka. Zobaczymy teraz, jak wygląda tutaj nieskrócona, jak wysoka jest. Średnio tutaj, jak zmierzę, to mamy około 116 cm wzrostu ma tutaj ta odmiana. I teraz zobaczmy, jak wyszła tutaj ta skrócona za pomocą właśnie 0,2 EFONu i 0,2 Optimusa. Tutaj widzimy, jest 107 cm, czyli mamy o 9 cm skrócenie tej kombinacji. Oczywiście oprócz skrócenia uzyskaliśmy też efekt wyrównania łanu, to jest bardzo istotne, ale też jest bardziej sztywny. Oczywiście jeszcze nie było tyle deszczy, natomiast spodziewamy się, że jeżeli przyszłyby mocne ulewy, to na pewno ta kombinacja będzie utrzymana, a tutaj jest duże ryzyko, że wylegnie. Pamiętajmy przy etefonie, że to jest substancja, która wymaga temperatury powyżej 15 stopni Celsjusza, wtedy ona dobrze zadziała. Natomiast zaletą też efonu, to wyszło mi w poprzednich latach badań, że zastosowany etefon w odpowiednich warunkach powoduje, że asymilaty, które są zaoszczędzone poprzez redukcję wzrostu, wędrują właśnie do ziarniaków, dzięki czemu mamy grubsze ziarniaki, gdzieś średnio wychodziło mi to o 5-10%, właśnie ta masa tysiąca ziarna była większa. No i oczywiście to się skutkowało też zwiększonym plonem, też około 5-10%. A zobaczmy, jak wyszły doświadczenia w innym terminie i w innym regionie w ogóle u kolegi Jarka na północy Polski.
dawki efonu TOP 660 SL, jakie zastosowaliśmy na pszenicy, jak i na życie, było to 0,6 litra na hektar, co w przeliczeniu daje nam 400 gramów substancji czynnej. Wyniki, jakie uzyskaliśmy w przypadku pszenicy, różnica w wysokości nie była zbyt duża, ale po zmierzeniu było to między 3 a 4 cm w porównaniu do plantacji, gdzie środek EFON TOP nie został zastosowany. W przypadku żyta ta różnica była o wiele większa, bo po naszych pomiarach wyszło to około 6-7 cm skrócenia źdźbła żyta. Różnice, jakie zaobserwowaliśmy na pszenicy, jak i na życie, może wydają się niewielkie, natomiast zwróćmy uwagę, że warunki pogodowe, o których wcześniej już wspominałem, były mocno niesprzyjające, jeżeli chodzi o stosowanie regulatorów, zwłaszcza w tych fazach. Jeżeli chodzi o pszenicę, faza, w której zastosowaliśmy ETFON, było to blisko już fazy 49 BBCH, czyli tak naprawdę początku pojawiania się ości. Często ta druga regulacja w przypadku zbóż, niestety, jak słyszę od rolników, jak rozmawiam z rolnikami, przybiega na fazy, w których niestety mamy niesprzyjające warunki. Bo już od kilku lat mamy i na tym terenie, ale nie tylko, brak wody w momencie ruszenia wegetacji, czyli tutaj mówimy o kwietniu, o maju. Rolnicy często decydują się na odpuszczenie sobie tego zabiegu, myśląc, że ewentualnie zastosowanie jakichkolwiek regulatorów w tych fazach może wpłynąć negatywnie na ich rośliny, czyli spowodować uszkodzenia, mogą być jakieś niekorzystne wpływy na liściu flagowym. Ja chciałem zrobić to doświadczenie po to, żeby pokazać, że ten zabieg, jeżeli chodzi o regulację liścia flagowego, początku kruszenia, jest bardzo istotny i bardzo ważny. Tutaj jest kwestia tak naprawdę zastosowanych dawek, bo pamiętajmy o tym, że tą dawkę ETFON-u, o którym wcześniej mówiłem, możemy regulować. Musimy pamiętać, że nasz nowy EFON TOP ma większe stężenie ETFON-u, dlatego ważne jest to, aby stosować niższe dawki. Kolejną sprawą jest to, że preparat jest do stosowania w późniejszych fazach, czyli jak te doświadczenia pokazały tegoroczne, świetnie nadaje się właśnie do takich opóźnionych zabiegów, do zabiegów na liść flagowych, ale również jak ja tutaj miałem stosowane na drugie kolanko. Warto podkreślić, że firma Nufarm posiada w swoim portfolio 3 z 4 najczęściej stosowanych substancji aktywnych zawartych w regulatorach wzrostu. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach, na wszystkie odpowiemy. Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie nasz kanał.